Hej, cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony 352 i moi drodzy, witam Was w czwartym odcinku. Zagrajmy w Lara Croft Tomb Raider Underworld. Moi drodzy, na samym początku jedziemy. Mamy udostępniony motocykl, także jest naprawdę świetnie. Nie będę się tutaj zatrzymywać, bo tak naprawdę możemy zgarnąć tylko i wyłącznie skarby, a one jakoś bardzo mnie wcale nie interesują. Tutaj mamy jakąś cutscenkę, ale to jest raczej prawdopodobnie po to, żebyśmy mogli zdobyć sobie rzeczy potrzebne do skarbów. Do ewentualnie jakiegoś reliktu. Szczerze mówiąc nie wiem. Ale prawda jest taka, że nie potrzebujemy wcale się tam zatrzymywać. Możemy jechać tędy. A ja muszę troszeczkę spokojniej jeździć, bo ewidentnie mam jakieś problemy dzisiaj ze sobą. Jeżdżę troszeczkę jak wariatka. Dobra, no i tutaj nic ciekawego chwilowo. Dobrze, a my jesteśmy w tym oto miejscu. Tutaj akurat się zatrzymamy, ponieważ mogę zdobyć apteczkę i to nawet dwie. Z tego, co mi się wydaje. Mamy tutaj jakichś nieszczęśników. Ale mamy aż dwie apteczki, więc to na pewno się przyda. I przed nami cutscenka. The Mayan calendar had only 360 days, and the remaining 5 were the unnamed days. The Maya believed that each year when the unnamed days arrived, the gates to the underworld would open. Mamy nowy poziom, który się nazywa Xibalba. No dobrze, jesteśmy po cutscence. Uprzedzając Wasze pytania, nie możemy nic tutaj zrobić na razie z tym kalendarzem Majów, więc chodźmy stąd po prostu. Ja się tylko tutaj zerknę, czy nie ma gdzieś jakiejś apteczki, bo jeżeli jest, by się przydała, bo co się okazuje, gra nam zabrała wszystkie dotychczasowe apteczki i mój zapas, który zbierałam tak naprawdę od samego początku się wyczerpał, więc to jest trochę dziadowskie. No ale dobra, nie można mieć wszystkiego. Dobrze, my bierzemy motocykl i jedziemy dalej. W sumie całkiem fajnie się steruje tym motocyklem, trzeba przyznać. Tutaj musimy troszeczkę się nauczyć jeździć. O kurde, widzę, że nam się dzisiaj Xbox znowu buntuje. Ogólnie miałam już dla Was nagrać ten odcinek wczoraj, ale Xbox się postanowił jednak naprawdę tak solidnie zbuntować i nie dało rady. Dobra, i teraz tak, możemy zjechać tutaj na dół, możemy jechać tu i możemy jechać na wprost. Szczerze mówiąc, to tutaj dotrzemy do kalendarza Majów. My sobie możemy tutaj wjechać, ale tutaj będziemy musieli dostać się zdecydowanie później, jak już ogarniemy sprawę tych kalendarzy. Natomiast teraz no, nie jesteśmy w stanie za bardzo nic tutaj zrobić. O mój Boże, co najwyżej się zabić. Ty, można rozjechać te naczynia? Można. Dobra, tak czy siak my nie będziemy z tego korzystać. Możemy jeszcze jechać na prawo i możemy jechać na wprost. Nas będzie interesowała droga na wprost, z tego co kojarzę. I tutaj już dalej nie pojedziemy chwilowo. Ja mam znów maszynowe pistolety. Dobra, bo tutaj będzie troszeczkę imprezy. To znaczy, co ciekawe, mamy tutaj ludzi. I mamy też... No, witam.
kurde. Prawie umarłam. Ktoś jeszcze tu jest? Chyba nikt. Chociaż muzyka podpowiada mi, że to nie jest koniec. No nie wiem, rozejrzyjmy się. O, proszę bardzo, to nam się przyda. O, tu jesteś jeszcze. No i wychodzi na to, że to są wszyscy. Po co mi ten drążek, zapytacie? Po to, że tutaj prawdopodobnie będziemy mogli coś zrobić. Tylko, że raczej nie tu. Weź ten drążek, wyjmij stąd. Bardziej tutaj by nam się chyba przydał. Bo możemy się gdzieś powspinać po tych kolumnach. Powiem wam wprost, nie wiem, gdzie nas to zaprowadzi, bo ogólnie tutaj... Do tyłu? Nie, co wy. Teraz do tyłu. Gdzieś mogę się wspiąć i szczerze nie wiem, co mi to daje, bo... Nie wiem za bardzo... O mój Boże, nie, 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 nie. Ajajaj. Wydawało mi się, że musimy w górę, a chyba jednak nie. Dobra, przynajmniej strzelaninę mamy za sobą. Tam jest jeszcze jeden drążek w ogóle. Może ja powinnam się właśnie do niego dostać? Widzicie, taka dziwna rzecz, bo tutaj mogę się wspinać. Chyba, że mogę się dostać w całkiem drugą stronę, ale bardzo w to wątpię. Chyba, że po prostu tu. Nie. Kurczę. Dobra, to troszeczkę chyba podumamy jednak dzisiaj. Tutaj się mogę dostać, a może po prostu byśmy sobie ten drążek jednak dali tu? Gdzieś muszę go umieścić i myślę, że najlepiej by było, żeby on był tutaj, gdzie go dałam, ale szczerze... Nic mi to nie pomaga. A tutaj nie doskoczę do tego drążka. Ha, ale tutaj się mogę powspinać. A może ja mogę sobie oba te drążki zabrać? Ej, w sumie to brzmi logicznie. Szczególnie, że Lara ma ochotę go zabrać, więc... Może coś w tym jest? I co, i teraz tu? Ale co mi to daje? Dobra, spróbujmy jeszcze raz w tę stronę się udać. A tutaj na górę się nie dostanę? Nie, troszeczkę za wysoko. Bo tutaj ewidentnie mogę do tyłu. Aha, chyba rozumiem, w czym był mój błąd popełniony. Teraz pytam do tyłu. O, właśnie. No. I teraz tu. I teraz tutaj. I teraz tu. I teraz... Dobra, tylko to w drugą stronę. Chciałabym, żebyś się opuściła. Super. Dobra, trzeba było troszeczkę jednak pokminić. Ojej, nie tak. Tak, i teraz tutaj możemy się dostać w tę stronę. Pięknie. Chyba o to chodziło.
Dobra, skarb to zbiorę, skoro się nawinął. I co my tu mamy? Mamy kolejny drążek i to nie jeden zresztą. Dobra. I teraz do tyłu. Dobrze, fajnie. I teraz gdzie? Tu na górę? Nie. Chyba nie o to chodziło. Dobra, jeszcze raz. I teraz tu? Do przodu? No i teraz pytanie, gdzie? Ja bym tutaj skakała do góry, ale... Czy Lara ma ochotę skakać do góry? To ja wątpię w to. O, jednak! Dobra, jestem gdzieś. To znaczy, że już mamy jakiś postęp, na szczęście. Tutaj się mogę zaczepić za pomocą linki. I czy to oznacza, że w ten sposób normalnie sobie zejdę? Pewnie tak. Dobra. Jesteśmy na etapie teraz... Na etapie chodzę po tym. I coś się dzieje? Nie wiem. Możemy się na pewno powspinać tutaj. Ha! Tak coś czułam, że będzie skarb. No i dobra, jestem gdzieś wyżej. No i teraz co dalej? Dobre pytanie. Okej, już rozwiązałam problem. Troszeczkę to jest dziwne, to co musimy zrobić. Natomiast musimy troszeczkę posłużyć się fizyką. Nie powinno tak to działać. I teraz... Hej no! O, właśnie, widzicie? Możemy to przesunąć. Pięknie. Oj. Na dzień dobry. Mamy nietoperki. Dobra, tędy chyba lepiej nie schodzić. Lepiej zejść tak, wiecie, spokojniej. Dobrze, otworzyliśmy przejście. W ogóle też okazuje się, że ja pominęłam jedną rzecz po drodze, więc będziemy się, myślę, za niedługo wracać. Dobra, i myślę, że dobrym sposobem będzie zejść tędy. No dobra. Nie mówcie mi, że do tyłu. Tak się na pewno stąd nie schodzi. Dobra, już wiem, ale mi się tego nigdy w życiu nie spodziewała. No właśnie tędy. Hej, no słyszałam coś, bez jaj. A tutaj mamy coś. Ha, już wiem, po co mi to jest potrzebne w takim razie. Są pajączki. Dobra, to wracamy na górę. Dobra, i po jeszcze jedną rzecz trzeba będzie się udać i to prawdopodobnie na początek,
który ja, można powiedzieć, że ominęłam. Bo potrzebujemy sobie uruchomić kalendarz, prawda? I żeby to zrobić, to teraz zdobyliśmy głowę tak jakby małpy, która jest potrzebna do uruchomienia tego większego koła. A żeby ruszać tym mniejszym kołem, potrzebujemy głowy tygrysa, czy czegoś w tym stylu. Więc żeby to zrobić, to musimy gdzieś tego ewidentnie poszukać. Teren jest naprawdę rozległy i szczerze mówiąc, nie wiem, gdzie my możemy to znaleźć, ale na pewno trzeba się po prostu dobrze porozglądać. Dobra, jestem na górze. Ej, no bez jaj, nie dostanę się? Dobra, widzę, że masz problemy z łapaniem się troszeczkę delikatnie, koleżanko, dzisiaj. No ale dobra, w sumie okej. No i tędy się wydostaniemy, więc w sumie spoko przejście. No okej, widzę, że mamy też najemników. Ewidentnie wolę używać tutaj maszynowych na tych panów. No i dobra, do widzenia. No i co? I my możemy chyba już stąd spadać. Tylko ewidentnie będą mi przeszkadzać. No i dobra. No to co? W takim razie wracamy stąd. Nie wiem, czy to wszystko, czego potrzebujemy. Ale na pewno możemy jechać teraz w inne miejsca. I teraz pytanie, gdzie? Możemy sobie zahaczyć o nasz kalendarz i sobie odznaczyć to, co trzeba w sumie. Myślę, że nie byłoby to wcale aż tak głupie. Dobra, no to i tak musimy wrócić tu. Dobra. I tutaj musimy bardzo uważać. No i co? I myślę, że wysiądziemy sobie na początku tutaj i pobiegniemy w tę stronę. No i my teraz powinniśmy mieć tutaj głowę. Nie? W ogóle jeszcze jakoś trzeba się dostać na drugą stronę. Widzicie, tutaj możemy coś włożyć i żeby to zrobić, to potrzebujemy zdobyć na pewno głowę tego kota. I ona musiała być gdzieś jakoś wcześniej. Tylko pytanie, gdzie? No mieliśmy te wcześniejsze ruiny, więc moglibyśmy tam w sumie wrócić. Dobra, i to było chyba w tę stronę. Ajajaj. No podejrzewam, że musimy się rozejrzeć gdzieś w tych rejonach. Wow, tak miało być? Chyba tak. Podejrzewam, że znajdziemy to właśnie tu. W poprzednim poziomie. Tylko teraz pytanie, gdzie? Tutaj wszędzie są rzeczy, jakieś znajdźki, więc nas to raczej nie interesuje. Natomiast tutaj mamy to miejsce, no nie? I chyba nie bez powodu mieliśmy możliwość zerkania na to. Dawaj, Lara, wchodź. No i tutaj możemy się gdzieś dostać. Dobra, ale na pewno nie tak.
Okej, jeszcze raz. I tutaj teraz w ten sposób. I teraz tu. No ewidentnie mogę gdzieś tędy iść, także... No i tutaj jesteśmy w stanie wejść, prawda? No i za to możemy się złapać. I teraz przydałoby się dostać tu. No i mamy to. Po to, żeśmy tutaj w sumie przyszli. Teraz tylko wypadałoby jakoś stąd wyjść. O mój Boże, co jest z tą kamerą? Czy ja myślę, że muszę zrobić to, co myślę? Chyba tak. Co to miało być? Tak ja mnie czasami, wiecie, tak straszę bez powodów, nie? A tutaj może... Właśnie tu możemy do tyłu. No i super. I mamy to, co trzeba. I mamy też towarzystwo. W sumie fajnie by było zmienić broń, myślę. O, was jest więcej. No i dobra. I możemy chyba stąd już spadać. Czyli chyba ta małpa będzie nam potrzebna jednak w tym drugim kalendarzu. Dobra. Tak czy siak, to jedziemy dalej. No trzeba przyznać, naprawdę trzeba się tutaj dosyć solidnie rozglądać. No i dobra, i tutaj nie znajdziemy już raczej niczego. Dobra, i tu mamy to. Myślę, że możemy sobie odstawić w takim razie tą głowę. I ona będzie nam potrzebna tutaj. Okej, i to nam się odblokowało. Możemy sobie tutaj kręcić. Spróbujmy zrobić tak. Dobra, pad mi tutaj wibruje, więc chyba jest dobrze. I teraz chyba tutaj będziemy sobie... Okej, tutaj kręcimy tym dużym. Tutaj też jest w teorii okej. Dobra, zróbmy tak. I teraz jeszcze ciebie. Dobra, spróbujmy obkręcić to w tę stronę. Okej, to jest maks, co mogę zrobić.
Hej, czy to naprawdę tak działa, jak ja myślę? Hej, dokładnie tak. Pięknie. No i właśnie, odsunęło nam się przejście i teraz jeszcze to przejście trzeba otworzyć i za to prawdopodobnie będzie odpowiedzialny drugi kalendarz po drugiej stronie. Dobra, przynajmniej wiem, że tutaj mamy sprawę ogarniętą. I mamy znowu towarzystwo. Ajajaj, wiecie co? O nie, 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 nie. Już, już. Uff. Trochę się spociłam. Dobra. No, cofasz? Cofasz. Dobra. Okej, okay. I jeszcze wycofamy sobie raz. W sumie troszeczkę źle sobie wycofałam. Okej, okay, pięknie. No i co? I wracamy z powrotem tam, gdzie żeśmy praktycznie byli. Uch, no tak, powiedziałabym, że prawie żeśmy to nie przeżyli tego. Dobra, i tutaj... Tam z tego co pamiętam nic nie ma. Dobra, i teraz tak. Byliśmy tutaj, gdzie był kalendarz, byliśmy tam, no to zostało nam już tylko jedno przejście, czyli jazda w tę stronę. Zresztą jest też punkt kontrolny, także chyba jesteśmy na dobrej drodze. Odnośnie tych kotów, to można je oczywiście przejechać. Powiem wam wprost, mi się raz to udało zrobić, więc już mam osiągnięcie na Xboxie za to. Dobra, wysiadamy, bo mamy towarzystwo. I to całkiem duże zresztą. Dobra, muszę cię... Ajajaj, no wiedziałam. Okej, tu jesteście. No, powiem szczerze, że dosyć wytrzymali są ci ludzie. Okej. Wiecie co? Zrobimy sobie tak. Weapon selection. Bierzemy shotguna. No, ktoś jeszcze? Chyba nie. Dobra, mamy kolejny kijek, który powinien nam się w takim razie do czegoś chyba przydać. Mamy klocuszek, taki dosyć duży. O, i tam nie doskoczę? Trochę dziwne. Tu coś jest. Dobra. W miarę jakoś mi idzie tutaj odgadywanie tych wszystkich zagadek. Dobra. Mamy motocykl. I co mi po tym? Tutaj coś znajdę? Niekoniecznie chyba. Dobrze. Chyba niekoniecznie. No to musimy poszperać coś w tym miejscu. Tu
Tutaj mogę umieścić drążek, z tego co już widzę. Ale żeby to zrobić, to muszę sobie użyć chyba tego. Dobra, odstaw to dalej. Dzięki. No i na to wychodzi, że potrzebujemy tego. Tylko nie rozumiem, czemu ty tego nie przesuniesz mi? Może lepiej będzie pchać do przodu. O, właśnie. Dobrze, i teraz tu. I to powinno chyba wystarczyć. No, prawie. Tylko wiecie co, chyba jednak potrzebujemy sobie to przesunąć trochę bardziej w bok. Dobra, puść to, bo widzę, że sobie nie radzisz. I tutaj będzie idealnie. Super. No to teraz potrzebujemy sobie to trochę odsunąć. Jezu, czasami ona mnie denerwuje z tymi swoimi skokami, bo chociażby weszła na tą skrzynkę po prostu. No, tak, na styk. No i pięknie, jesteśmy po drugiej stronie. A, i widzę, że tutaj nie potrzebuję już głowy, bo już tutaj jest. To po co ja zebrałam tą głowę? A, rozumiem. Chyba... A właśnie, tutaj cię nie ma. Super. No to możemy ogarnąć, moi drodzy, drugi kalendarz w takim razie. O, to jest w ogóle punkt kontrolny. Ach, już wiem, gdzie jesteśmy, dobra. No to co? To ogarniamy w takim razie. Myślę, że zaczniemy od tego miejsca. Chociaż biorąc pod uwagę, jak tamten kalendarz działał... Chociaż nie, bo najpierw zaczęłam kręcić przecież tym. Dobra, dajmy to w drugą stronę. No, 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 kręć. Pykło. I teraz ciebie przesunę. W ten oto sposób. A, cholera jasna, teraz to się kręci. Dobra, trzeba trochę bardziej pogłówkować jednak. Okej, chyba rozumiem, o co chodzi. A jak nie, to chyba zaraz skminie? Dobra, bo ja tym mogę sobie kręcić w nieskończoność, nie? Dobra, tutaj mi wibruje pad, więc tutaj musi być ok. Tutaj też jest ok, ale ta jedna obręcz jest do ruszenia cały czas. O, 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 właśnie, ty się teraz ruszasz. No. Cofnij kawałek. Dobra, jeszcze kawałeczek. Teraz jest okej. I teraz myślę, że jak przesuniemy... w tą stronę...
To teraz będziemy mogli kręcić tym. Do pięknie, o to chodziło. No i teraz z powrotem jeszcze to. No i będziemy mieli zaraz chyba otwarte przejście. Dokładnie, moi drodzy. No nie powiem, muzyczka mi się trochę nie podoba. Okej, moi drodzy, próbujemy teraz zdążyć. Ogólnie to jeżeli nie zdążymy tam, to musimy tutaj teraz pojechać od drugiej strony do tamtego poprzedniego kalendarza i go ustawić. Także no niestety, ale byłam zmuszona to zrobić. Mam nadzieję, że uda nam się tym razem wjechać. Pięknie. Mayan hieroglyphs. The place of fear. It's definitely Xibalba, the Mayan land of the dead. No i moi drodzy, tutaj kończy się etap Xibalba. Skończymy sobie też odcinek w tym miejscu, ponieważ przed nami jeszcze trochę kontentu zostało. Nie chcę teraz robić takich długich odcinków jak wcześniej, nie wiem ile ten będzie miał, ale tak czy inaczej tutaj południowy Meksyk na pewno wymaga podzielenia przynajmniej na dwa filmy, jak nie na trzy. Tymczasem, moi drodzy, ja Wam już bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie tego materiału. Jeżeli Wam się podobał, zachęcam Was do łapki w górę, do subskrypcji, do komentarza. Ja lecę montować dla Was ten film i słyszymy się już w kolejnym, gdzie będziemy zwiedzać kolejny etap. Trzymajcie się i cześć!